Dzień dobry, jesteśmy na treningu Olimpii Gdańsk. Trener Robert Pilch, witam trenerze. Witam serdecznie. Nie będziemy rozmawiać o tym, co będzie w sobotę, tylko porozmawiajmy dzisiaj o tym, co było wczoraj, tak? Graliśmy z MKS Władysławowo 3-1 dla gospodarzy. Bramki strzelili pierwszą. Adam Szczot. Drugą, Marcin Mroczkowski. Marcin Mroczkowski. I trzecią, Filip Lewandowski. Może tak, zanim odniesiemy się do tam formacji i do całokształtu, najpierw tak krótko oceny chłopaków tak za indywidualnie, jak oni zagrali, tak w moim mniemaniu. Chomicz 4,5, Półtorak 3,5, Pilch 4, Klinkosz 4,5, Biernacki 3,5, Szczot 4, Bożyszkowski 3,5, Kabziński 3,5, Fiodorowicz 2,5, od 36 Kazimierczak 3, Lewandowski 4, Mroczkowski 4. Skala jest od 0 do 6. Trenera nie będę pytał już indywidualnie, tylko zapytam o formację. Jak trener podsumuje grę linii obrony? Znaczy, tak jak napisałem w relacji pomeczowej do naszej sportowej, był to na pewno trudny mecz dla naszej formacji obronnej. Zespół był takim rosłym, szybkim zawodnikiem, który na pewno dużo krwi napsuł naszą obrońcą, zmieniał często miejsce, nie grał, nie był przywiązany jakby do jakiejś jednej konkretnej strony, ale myślę, że w miarę poprawnie, oprócz powiedzmy błędu, który się przytrafił, takiego zbiorowego błędu, i to tak chyba najczęściej bywa, bo jeśli chodzi o takie wywiązywanie się skrycia jeden na jeden i asekuracji przez drugiego obrońcę, no to w miarę to funkcjonowało, bo chyba tylko raz zerwał się naszą obrońcą. Interwencją podpisał się Kasper. Środkowi obrońcy dali radę, nie? Myślę, że dali radę. Było to zabezpieczenie, była ta asekuracja, była też asekuracja bocznych obrońców, bo czasami grał na tamtych. To, co zakładaliśmy sobie przede wszystkim też w przerwie na drugą połowę, żeby odciąć te pytania z drugiej linii do tego zawodnika. To też w miarę zafunkcjonowało. Co prawda początek drugiej połowy mieliśmy troszeczkę słabszy, lepiej na pewno weszliśmy w mecz od samego początku. Chłopaki byli bardzo mocno skoncentrowani i szybko próbowaliśmy sobie stworzyć sytuacje bramkowe. Faktycznie takie były na początku spotkania. Co prawda nie wykorzystane albo obronione przez jeszcze w tych minutach dobrze dysponowanego bramkarza gości. Jak druga linia, tam środkowa strefa? Ja bym tutaj może troszeczkę te oceny zweryfikował, jeśli chodzi o samych dwóch środkowych pomocników, czyli Bartka i Kamila. Tutaj chyba mimo wszystko lekko wyróżniłbym z tych dwóch pomocników Kamila. Co prawda Bartek ma te fajne podania, takie prostopadłe, które często otwierają drogę do bramki naszym napastnikom, ale jeśli chodzi o zaangażowanie i samo realizowanie założeń, to myślę, że bardziej Kamil, aczkolwiek mówię, tutaj też obydwaj mocno poturbowani, więc może to też wpłynęło na to, że... A te boki? Bo lewa strona tak troszeczkę słabiej. Tak. Na pewno tutaj słabszy występ Michała Fiodorowicza w pierwszej połowie, no ale to już zauważyłem, że to mu się czasami przytrafia, że słabiej wchodzi w mecz, chyba też potrzebuje troszeczkę więcej czasu na to, żeby się rozgrzać. No na pewno to, że wstał po 9, czyli trochę za późno przed takim meczem, też na pewno wpłynęło, że nie był jeszcze taki rozbudzony, dobrze przygotowany do tego. No fajnie tutaj tym razem na prawej stronie pograł Adam Szczot, kilka ciekawych akcji, strzelona bramka w pierwszej połowie, także tutaj na pewno myślę, że ta prawa strona troszeczkę wyparli, lepiej. Wyparli na dobrym poziomie, nie? Zagrali. Na pewno tak, mówię, tutaj na pewno będziemy musieli pracować, jeśli chodzi o Filipa Lewandowskiego, na tą grą kombinacyjną z pomocnikami, żeby więcej tych sytuacji sobie stwarzał samą grą bez piłki. A Marcin myślę, że na swoim poziomie mądrze gra, stara się utrzymać przy piłce, oddaje strzał. No, bramka praktycznie ostatnio w każdym meczu, więc myślę, że też... Ale zespół też jako całość w obronie popracował dobrze, czy są jakieś jeszcze takie zastrzeżenia większe? Większych powiem tak, w tym meczu na pewno większych zastrzeżeń nie mam, bo na pewno mówię tutaj, podobała mi się ta pierwsza połowa, zwłaszcza ta pierwsza połowa wykonania zespołu, solidnie popracowaliśmy, było widać tą chęć jednak zdobywania bramek i uzyskania korzystnego wyniku przede wszystkim. Trener za bardzo w tym meczu nie skorzystał z rezerwowych, tam były praktycznie jedna zmiana w przerwie, później druga jeszcze w trakcie. Chyba to wszystko dobrze w miarę wyglądało, więc nie chciał trener chyba psuć obrazu, co? Są takie mecze i to już chłopakom mówiłem, że no czasami, pomimo że są powołani, nie zawsze na to boisko wejdą. Tu akurat myślę, że broni mnie wynik, bo ciężki rywal. Obawiałem się tego mecza.
meczem, czyli zmiany są z Iskrą, no to te wyniki były różne. Natomiast na pewno, jeżeli pozwolić by na więcej swobody tutaj, to akurat zapamiętałem tylko numer zawodnikowy z numerem 19, to ten mecz różnie mógł się ułożyć. To mógł być wynik 4-3 dla Władysławowa. Całe szczęście, że naprawdę na wysokim poziomie w miarę zagrali obrońcy i mówię, ta interwencja Kacpra Chomicza. Także ten wynik 3-1 dla nas. Jest fajna pasa, Olimpik 6 zwycięstw z rzędu, jest druga pozycja w tabeli, czyli taka chyba optymalna, to jest chyba maksimum na dzień dzisiejszy, na co stać tą drużynę. Nie będziemy rozmawiać o Lechii, bo to jest może temat nie na ten moment. Porozmawiamy później o Lechii, bo nie będziemy zdradzać jakichś szczegółów tam taktycznych i personalnych. Jedno, co możemy powiedzieć, że skład będzie w miarę zbliżony, nie? Tam dużo się nie zmieni, nie będzie jakichś wielkich różnic. Może jedna, dwie. Powiem szczerze, że na to pytanie jeszcze na dzień dzisiejszy nie opowiem. Co prawda do meczu już tylko dwa pozostały, ale śnią mi się różne koncepcje i przyznam szczerze, że cały czas główkuję tutaj też, myślę, że z trenerem będziemy konsultować to najbardziej optymalne ustawienie. Na pewno nie będziemy się chcieli bronić w tym meczu, bo widzę po zespołach, które próbowały się bronić i tak ten wynik był wysoki. Tak jak pisałem, to są wyniki kilkanaście, kilkadziesiąt nawet szalonych bramek przez drużynę Lechii, więc na pewno te bramki również padną w tym meczu, a chciałbym, żeby chłopaki pokazali się z jak najlepszej strony, jeśli chodzi o mentalność w takim meczu, o to, że będziemy starali się utrzymywać przy tej piłce i tworzyć sobie również sytuację, może coś z tego będzie. Oby tak było i co, no, życzmy sobie, żeby nas w sobotę po meczu głowa nie zabolała, nie? Myślę, że tak, ale na pewno też o tym meczu kilka słów powiemy. Dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję.